Serdecznie witam na moim kanale Onry, z tej strony znany jest Rosso, oczywiście, i gramy w Dauntlessa. Cześć Rosso, yo Rosso. Dzisiaj idziemy na jakiegoś Paganizondę, czyli nowy generalnie behemoth. Angara. O, może być tak. Widzę. Tak już? Mhm. Przynajmniej tak myślę, bo coś mi błysnęło zielonego. A co on ma umieć? Nie mam bladego pojęcia, pierwszy raz go będę widział. A nie, to jednak nie on, to było wyskakiwajka. Generalnie długo nie graliśmy już, nie? No. Ale poprzedni behemo został zjechany, mimo że go nie znaliśmy, znaczy zjechany. To trochę duże słowo. Czy pokonany po prostu? Został pokonany. Czy był bardziej frustrujący niż trudny, może w ten sposób? No, miał połączenie najgorszych behemotów w sumie, jak je znamy. Si. W tym Quilla. Jeżeli ktoś jest ciekawy, a ty nagrywałeś z tego odcinek? Z czego? Z Najzagi? Chyba tak. O. Tak, chyba mam. To jeśli ktoś jest ciekawy, to zapraszam. Nie dziwcie się, że się dziwię, bo jeżeli ten odcinek jest, a jeszcze go nie wrzucałem, bo nie wiem, czy go mam, to jeśli go mam, to mam, a jeżeli nie, to ten, bo ja jestem chwilowo umysłem przed tym odcinkiem. A wy oglądacie ten odcinek, jak już tamten z Najzagą wpadł, o ile jest. Nie jest Gnasher? O, dupa. Taki no. Taki trochę drugojce, trochę inny. Ale w sumie podobny. Zaczął uniki robić. Jeśli nie zaskoczy zaraz jakimś dziwnym atakiem, to będzie gdzieś. W sumie ten wygląda, wygląda ciekawiej. No fajnie się mówi właśnie. Taki bardziej dinus. No jest większy przede wszystkim. Dużo większy. No tak ciut. Kaszlo, tak? Ło! Cześć, atakiem mnie nie trafił, ale jak wracał ogonem, to mnie trafił. Aha. Och, minimalnie mi się udało. Skubany jest. Mogę wejść mu na ogon? Jestem bardzo zainteresowany tym faktem i chcę to wypróbować. Ja go złapię za rzędy, a ty chodź. Ała. O. Kurde. Ciekawe, żeby się go da odciąć. Mi się zdaje, że on będzie miał jakiś strasznie tankowaty armor, nie? Aha. Wow, pan mi się żył. Jeju, on jest trochę za duży. No jest. Da co 300. Trochę zły rodzaj oręża wybraliśmy pod niego. No, trzeba było wziąć muszkę. Ojoj. Ciekawe, ile mu ogień za... Oczywiście musiał się odsunąć, nie? Oczywiście. Przez to, że jest taki wysoki, ciężko mi trafić. No. Ty go zamroziłeś? A nie, to sam siebie. A, to jest jego chyba taki, wiesz, special attack. Taki, no. He's a little bit special. Czyli w sumie ogień byłby chyba na niego najlepszy. Odwróć się. Kurde, skubany ma pancerz z tej strony. No, którą wajchę robię? Nie trafiłem. Patrz. Fuck. O, ale dostał. Spróbuję. Fuck. Ała. Coś dostałeś? No, sięgnął, jest skubany.
Ten jego ogon jest niższy niż mi się mogło wydawać. Masz już mnie skopy, tak? O, a teraz trzeba by... Teraz to zrobię po prostu. Kurde, już wstał? No, szybko. Może uda mi się ten jego ogon odciąć. Byłoby spoko. Może. Byleby teraz się nie obalił, ani nie uciekł. Ale w sumie nie jest trudny. Nie, jest tylko ciężki do trafienia. O! O, tak. Strasznie duży po prostu. No. Coś mi odpadło. Si. Teraz pa, skoczę na niego, nie? A, prawie. Kurde, już kolejny? Oj. Myślisz, że się wkurzył? Ogólnie. Tak w życiu. To było dziwne, ale dobra, ja tutaj stawię tego pylona. Jak idziesz? Si. Niech on tutaj tylko przyjdzie. Dobra, zaraz się podpisuję. Dobra. Polo pylona. Dobra, mam dużo HP. Chodź. Jak za darmo. Raczej. Dobra, odpoczywa. Kurde, przez ten jego gabaryt nie jestem w stanie trafić w ten jego zasrany ogon. No. Bo. Prosto we mnie. Aha, spierdala. Uciekł. Dobra, to zapraszam do pitki. Do pół? Na trzy. Unos, dos, res. Idealnie. Cały czas trzyma jak coś, nie? Trzymam. Uciekł chyba gdzieś w tamtą stronę, co? A czy ja miałem tego, full HP, tak? A, bo ci już na ten, na maksa. Widzę. I can see in your eyes. Your sick twisted smile. Fajerwerki! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Chciałem hojraka zrobić, ale nie wyszło. W sumie dzięki temu, że on jest taki duży, łatwo jest tego ogona w sumie go uniknąć. No i nawet swoją spodnie nie ma problemu. Także ta jego wielkość jest może nawet bardziej atutem niż problemem. No. Jego koplika się nie sprawdzał. Próbujemy ten ogon odciąć na to, ale no. Oho, chyba mu noga pękła. O! Ile razy pod rząd? No, tak już z rzędu. O, odciąłem młodą. Właśnie widzę. Tutaj w ognie leży ten. Jego część, jak coś, tu gdzie ja jestem, okay. To zakryte. Wezmę sobie kawałek kotleta. Widziałeś? Dostał heba.
Jeszcze się wkurzył, to jeszcze armor sobie włączył. No. Ja odpoczywa. Weszło widzę. Si, udało się. Au. Leba Azor. Kurwana ma ogrom armora. Kurczę, musiał się obalić, no. O, to już? Prosty był. Okej. Okay. Ku zaskoczeniu, im dalej idziemy, tym łatwiejsi stają się behemoci. Strasznie prosty. Behemotowie? No. B. A. Dobra. Nie wiem, co tu się stanęło przed chwilą, ale mam nadzieję, że walka jak rzepiska z Dinusiem się podobała. Mi się bardzo podobała w sumie, choć była wyjątkowo łatwa. Si. Także z naszej strony wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne i na poprzednie, jeżeli nie widzieliście. Szerokości i bajo. Szerokości.